Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję słuchawek Panasonica model RP-HX550. Są to te właśnie słuchawki zapewniające bardzo dobry dźwięk, a kosztujące średnio jakieś 200 zł. Mówię średnio, ponieważ ceny znalazłem naprawdę różne, od 150 zł nawet do 299, tak więc uśredniając jest to jakieś 200-220 zł. Tak więc cena jakby nie było niewygórowana, jak na bardzo dobrej jakości słuchawki stereo. Tak więc moi drodzy, czym te słuchawki się charakteryzują? Przede wszystkim są dość wygodne. Ważą jakieś 260 gram, wykonane są nieźle, ponieważ zobaczcie, pałąk górny mamy dość gruby, jest także w jakimś tam stopniu elastyczny, mamy też podbitkę, która zapewnia komfort. Regulację tutaj mamy co prawda plastikową, natomiast te plastiki są dość grube i wytrzymałe, osadzone są także nieźle, dlatego nie powinno być z tym problemu. Ruchomość nauszników jest taka. Mamy tutaj elementy plastikowe przypominające aluminium oraz też wykończenia plastikowe przypominające szczotkowane aluminium z logo Panasonica. Pomimo, że jest to wszystko plastik, jest to wykonane naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o same nauszniki, jak widzicie, przestrzenie są duże, zakrywają bez problemu całe ucho i te wypełnienia są także dobrej jakości. Jak widzicie, są mięciutkie, jest ich dość dużo, zapewniają bardzo dobry komfort. Przy okazji pasywnie wygłuszają o dobrych kilka decybeli. Jak widzicie, słuchawki wyglądają właśnie tak. Mamy dość specyficzny układ pałąka, że on tak troszeczkę nam odstaje, ale powiem wam, że same nauszniki nie uciskają mocno uszu, dlatego można w tych słuchawkach komfortowo przesiedzieć kilka godzin. Jeśli chodzi o kabel, to wychodzi on z lewej muszli. Jest taki płaski, nieplączący się. Ma 120 cm długości i zakończony jest pozłatanym mini jackiem, takim łamanym, który możemy wykorzystać chociażby do smartfonów. Słuchawki te mają niską oporność, dlatego doskonale nadadzą się także do tak zwanego użytku ulicznego, czyli po prostu do posłuchania muzyki z telefonu, z tabletu, cokolwiek mamy przy sobie, jakąś MP3, nie będzie z tym oczywiście żadnego problemu. Ta oporność tutaj wynosi dokładnie 32 ohmy, czyli taka najczęściej spotykana w słuchawkach z tego segmentu cenowego. Jeśli chodzi o pozostałe takie technikalia, te słuchawki posiadają 40 mm przetworniki naprawdę wysokiej jakości. Pasmo przenoszenia jest tutaj aż od 8 Hz do 26 kHz, czyli bardzo mocno rozciągnięte. Nie takie standardowe 20 do 20, jak to mamy w większości tańszych słuchawek, szczególnie słuchawek dla graczy. Tu już mamy naprawdę potężnie grające słuchawki muzyczne. Przy okazji ich czułość to jakieś 96 dB, a moc wyjściowa 1000 mW. To by było na tyle moi drodzy, jeśli chodzi o takie wszystkie parametry techniczne, jakość wykonania i tak dalej. Jeśli chodzi o wygodę, to jak powiedziałem, jest naprawdę nieźle. Te słuchaweczki są dość wygodne. Nie są co prawda najlżejsze, bo 260 gram to już jest taka średnia waga, jeśli chodzi o słuchawki audio. Ja osobiście preferuję takie lżejsze do 150 gram. Natomiast tak jak mówiłem, można w nich spokojnie spędzić ładnych kilka godzin słuchając muzyki. Jeśli chodzi o tą jakość dźwięku, to powiem wam, że jest naprawdę znakomicie. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, wypadły na przykład lepiej niż AKG ze średniej półki. Za to Panasonic ma już u mnie bardzo duży plus. Potrafią naprawdę zrobić fajne słuchawki za niewygórowaną cenę. Za chwilę będziecie jeszcze mieli sekcję audio, gdzie dokładnie będą podane moje odczucia w różnych gatunkach muzyki, a następnie zapraszam na podsumowanie. We'll be right back.
moi drodzy, pora na krótkie podsumowanie. Słuchawki Panasonic RP-HX550. Bardzo fajny model za bardzo przystępną cenę. Przypomnę, średnia cena jakieś 200 zł, więc nie trzeba wydawać fortuny, żeby mieć i dość wygodne, i w miarę dobrze wykonane, i przy okazji świetnie grające słuchawki stereo. Ze swojej strony ten model mogę naprawdę polecić. Są to naprawdę klasyczne, przyzwoite słuchawki, które przy okazji grają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja akurat testowałem je i na smartfonach, i na komputerze, na karcie Sonda ST3D Recon z zewnętrznym wzmacniaczem słuchawką 600-ohmowym oraz na zewnętrznym DAC-u Xonar Essence STU, który jest już naprawdę sprzętem z takiej przynajmniej średniej półki, ponieważ kosztuje 1500 zł i naprawdę wrażenia na każdym z tych urządzeń były świetne. Tak więc mój wniosek, są to po prostu bardzo dobre, uniwersalne słuchawki, nadadzą się praktycznie do posłuchania każdego gatunku. Możemy sobie w nich także pograć, nie ma wtedy rewelacyjnych wrażeń, ale jak najbardziej można je do tego zastosować. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!